Cześć. Hej. Hej. Tu? Ola. Maja. I mama, czyli? I kulturki, kulturki. Kulturki, kulturki. O jakiej książce dzisiaj rozmawiamy? Naprawdę, o jakiej książce dzisiaj rozmawiamy? Bo ja nie wiem. No właśnie, o jakiej książce dzisiaj rozmawiamy? Nie wiem o jakiej. Ja wiem. Nie, nie, nie. O drugiej części doktora Proktora. Nie, i no. Wielkiego napadu na bank. Czyli bang, druga bang, część książki Jones Bo. Bang, 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 bang. Mnie bardzo ciekawi, czy tym razem będzie jakaś akcja kryminalna. Ale jest napad na bank, to musi być akcja kryminalna. Tak. Musi, jest. Musi, jest? Yes. Czy bohaterowie są ci sami, co w pierwszej części? Tak, tak. Ale są też inni. Ale głównie to są ci trójkę. Tak? Tak. No to opowiadajcie. Jeszcze co możemy powiedzieć bank? Ich przezwiska. Możecie. Przezwisk, bo oni... Chyba Maja naukała się proszka pierdzioszka. Chciałam powiedzieć, że chodziło o to, że ktoś skradł cały zapas sztabek złota w ich Narodowym Banku. Szwecji. W Norwegii. Norwegia. Juhu. W Norwegii? Tak. I co? I to jest ta tajemnica? Tak. I oni mieli i potem przyjechała taka... I to było takie śmieszne. Czy ma pan tajną służbę? Oczywiście, że mam. Już nawet ich poznałeś. Ale ja wezmę teraz super tajną służbę. Ale ją też już poznałem. To wezmę super hiper tajną służbę. Czyli jakaś super hiper tajna służba ma odkryć, kto ukradł, tak? Tak, oni odkryli, że możliwe, że to, że najbardziej prawdopodobne, że to jest rodzina Crunchów, tam jest mama Crunch, taka najstraszniejsza. Okej, czyli jest rodzina Crunchów, są synowie i matka. Tak, a najlepsze jest tamto. Trzy synowie. Najlepsze jest tamto. I każdy ma wybierowaną jedną literkę na czole. Jeden, Betty? Nie wiem, Alfie był. Alfie właśnie. Betty i... I jeszcze był jakie? Cy. Coś na cy. Charlie. No i jeszcze chciałam powiedzieć, że ich rodzina, jak kogoś złapała, no to grała z nim w bitego pokera, a jak ktoś przegrał, przekrajali na parmezan i wrzucali do spaghetti i sprzedawali do restauracji spaghetti. Przekrajali? Mi się wydawało, że ścierali stopy, czy coś takiego. Najpierw ścierali wszystko, a na samym końcu stopy. To było takie dosyć obrzydliwe. Ale i oni mówili, ostatnio zaczęli narzekać na nasz parmezan. Czyli była rodzina złodziejaszków. Jupi. Którzy udawali, że jak sprzedawają parmezan, udawali, że są kimś innym. Żeby ich nie odkrył nikt. Czyli to była taka mafia. Mafia. Że tak mieli swoje interesy. Mafia. Ale oni nikogo, no dobra, zawijali tylko tych... Mafia to jest coś innego trochę. No ale to trochę taka mafia była, bo tutaj... Robili złe rzeczy, ale mieli też taką przykrywkę prawdziwą, tak? Oni produkowali parmezan, więc to była taka pralnia brudnych pieniędzy. I to było podejrzenie było na nich, tak? Ale ja pamiętam, że tam był jeszcze taki bohater, jakiś bogacz, co miał klub piłkarski. Dlatego, że oni jakby zbierali to dla takiego jednego pana, oni zbierali to złoto. Bo oni nie tylko okradli Norwegię, który ich zapas złota składał się z jednej sztabki, bo całą resztę złota były w zębach, w niedomytych zębach dzieciaków i dorosłych z Norwegii. Wtedy Bolek powiedział, no coś wy, to jakoś mi strasznie przeszkadza, że całe nasze zapasy złota leżą w zębach tuściutkich dzieciaków. On mówi pasta do zębów? Plomby. W plombach. Śmieszne. Słuchajcie, no był ten bardzo bogaty mężczyzna. Pan, jak on się tam nazywał? Mama wie. Nie pamiętam, ale... Wiem, że on miał klub sportowy. I że chciał kupić najdroższego piłkarza na świecie. Tak. No i on, ale ten pan, on miał też w Brazylii, mnóstwo tam było krali. Jak się dotknął jednej sztabki,
To już był alarm. To w jego banku, no to już był alarm. No i też, i tam było też lasery, były drzwi. I stąd jest wielki napad na bank. I tam było 100 drzwi przewdarących się tam. Lasery były bardzo dużo. Tam były jeszcze, tam był jeszcze kot do drzwi z tymi szczapkami. A tam jak już się dotknie jakiejś szczapki, to już jest alarm. No i wszędzie można było włączyć alarm. Czyli on był super bogatym człowiekiem. Mógł kupić sobie cały świat. I właśnie, wszystko, wszystkie te szczapki zbierał na jednego piłkarza. Czyli co, był jakiś taki, był taki drogi piłkarz na świecie? Znacie takiego drugiego piłkarza jakiegoś? Nie. Teraz? Obecnie? Nie. W ogóle nie znam żadnego piłkarza, który chce się sprzedać. Znaczy ogólnie w piłce nożnej jest tak, że jak są kluby piłkarskie, a te kluby piłkarskie w tej książce były wzorowane na prawdziwych klubach, prawda? Piłkarskich. No bo oni byli w Anglii. No właśnie, na prawdziwych brytyjskich. One tam minimalnie miały nazwy zmienione. Ja teraz sobie nie przypomnę, jak to było, ale... Toast. Jeden się nazywał Śmierdzące Stopy? Nie. Tak, ale jeden się nazywał Naprawdę Stopy. Aha. Ale po angielsku, czyli toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes, head. Boże, był ten bardzo bogaty człowiek, który... Aha, no i jakiś drogi piłkarz. No i piłkarzy się kupuje z klubu do klubu. Jak ktoś ma super dużo pieniędzy, zazwyczaj kluby piłkarskie i właściciele są super bogatymi ludźmi i oni właśnie na przykład jak się kończy sezon i żeby na przykład wzmocnić drużynę, to kupują jakiegoś dobrego piłkarza i muszą na niego... Strasznie dużo pieniędzy zapłacić. Ale wtedy muszą oddać jakiegoś swojego wcześniejszego. No, też może być tak, że po prostu jest taki moment, kiedy się sprzedaje piłkarzy i kupuje się innych piłkarzy. I na przykład jest taki drogi piłkarz, Ronaldo się nazywa, znacie go? No, ale on nikomu nie podaje. No. Jego wyrzucono go z drużyny polskiej, bo nikomu nie podawał. Ale on nigdy nie grał w polskiej drużynie. Ronaldo? Nie. Ronaldo z Portugalii. No tak, ale z Portugalii go wyrzucili, dlatego że nikomu nie podawał. Aha. Chyba jednak nie. Bo takiego zawodnika jakby ciężko wyrzucić. W sensie potem, jest za dobry, żeby go wyrzucić. No a potem... A takiego z Polski znacie z dobrego zawodnika? Tego... Jakiś Hubę? Jakiś Robert? Robert! Lewandowski. No i on też jest bardzo drogi, tak? Jakby na przykład taki szef jakiegoś klubu chciał kupić takiego Lewandowskiego. Ja nie chcę! No, ty nie chcesz, ale szef klubu, każdy teraz by chciał mieć Lewandowskiego w drużynie, bo on dużo bramek strzela. No to musiałby zapłacić. Nie każdy, ja bym nie chciała, kiedy bym płacił. Ale nie jesteś szefem klubu i nie masz tyle pieniędzy, żeby kupić Lewandowskiego. Ja jestem szefem drużyny. Maja w skarpecie Mamie. Trzyma pieniądze, za które mogłaby kupić Lewandowskiego. Ej, to ja trzymam w skarpecie. Się Ola, nie przyznawaj, bo przyjdzie jakiś rodzina ranczów i zabierzeć pieniądze ze skarpety. No tym bardziej ja mam swoją ekipę. Mamę, tatę, Olę, Berta, mojego kuzyna, moją ciocię, mojego wujka. Ja nie potrafię piłkę grać. Ciocię, mojego przyjaciela. Ale chciałabyś kupić jakiegoś zawodnika do swojej drużyny? Nie, mnie nie kupuj. No spoko. No, i była ta drużyna piłkarska, to byłby ten bardzo bogaty człowiek. Oczywiście nie powiemy, jakie było zakończenie książki. Parmezan. O napadzie na bank, ale powiemy, co nam się najbardziej podobało w tej książce. O, że jak oni przyjechali, no to okazało się, że ten Bulek był już wtedy zupełnie w innym miejscu, w małym sklepiku z lotniami. Jak do niego przyjechali, no to on powiedział tak. Zastanówcie się Państwo, sprzedam Wam dwie lotnie, dodam jeszcze dwie paczki kakao, trzy zepsute lampy, jeden przedziurawiony garnek i dwie paczki przedmiernowanego cukru. Zastanówcie się Panowie nad decyzją. Próbujecie się zastanowić? Proszę, macie 10 minut. Znowu było dużo zabawnych sytuacji. Rupiecie tam były. Były rupiecie.
Co są rupiecie? Bo jeszcze on razem z tym kolegą, on ten jego kolega przymierzył prawie pół świata na tej nocni. I on przytył. Był takim grubasem. I oni zawsze jak on przyjeżdżał, no to pili sobie kakao. No i on tak takim grubasem był i takim, bo wypił za dużo kapurkałem, był takim grubasem i tak prawie spada jak ten gruba. To komu polecacie tą książkę, dziewczyny? Bo już widzę, że odpadacie. Wszystkim osobom z mojej klasy i z mojej szkoły. Aha. Wszystkim osobom z mojej klasy i z mojej szkoły. Ale my chodzimy do tej samej, więc warto, żeby jedna osoba poleciła. Tak. Warto by było, żeby powiedzieć, dla jakiej grupy wiekowej jest ta książka. Na pewno dla mojej grupy wiekowej. Myślę, że... Na pewno też dla mojej grupy wiekowej. Taki właśnie mały wiek, czyli 7+, to jest taki start dla tej książki. Tak jak mówiłam w poprzedniej części, głównie ze względu na to, że niektóre żarty muszą wyjaśnić dorośli, bo nie wszystko jest tak jasne i proste do zrozumienia. Teraz proste, szczególnie... Uwaga, teraz przewracam się jak ten grubas. Dziewczyny, co was najbardziej rozśmieszyło w tej książce? Mnie tarcie na parmezan. A mnie bardzo rozśmieszyło... To nie wiem, wszystko było śmieszne. O, mi się bardzo podobały te ich przezwiska, bo oni mieli takie przezwiska, że... Mi się podobał Alfie. Alfie mi się podobał. A mi się podobało, że doktor Proctor miał doktor coś tam. Doktor Macaroni. Tak, Macaroni. 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 Lisa miała Hans, a... Bulek miał Sherl. A wiecie od czego? Sherl i Holmes, tak. Od Sherlocka. Holmesa. No, czyli była tutaj zagadka kryminalna. No i on miał taką rękawiczkę. On udawał też rabusia. No i on miał taką rękawiczkę, która mogła strzelać w tarczę jak najlepiej. On wygrał z najlepszym strzelaczem na całym świecie w tarczy. Rzutki. No i tak, no i tak. O, właśnie, w tej książce było tam to, że się piło te i się sikało potem lodem. A, i pojawił się też proszek pierdzioszek. Nie, prikonautów, ale nie będziemy zdradzać tego, dobrze, bo to jest bardzo takie ciekawe, Maja nie zdradzamy. O, już wyszczeliłam to słos. Nie zdradzamy, jak się zakończyła ta książka. Naprawdę była bardzo, bardzo zabawna, dlatego polecamy ją na smutne jesienne wieczory. I też polecamy wszystkim. I popołudnie. I polecamy wszystkim, którzy nigdy nie nauczyli się wąchać pruków. Tak, bo tu nie będą musieli ich wąchać. Na szczęście. Oj, Maja już znowu nam odjeżdża. Chyba proszek pierdzioszek ją gdzieś na... Nie, proszek prykonautów ją gdzieś na... w kosmos już wysłał. Samolotem lecę. Więc... Jej, no bip, ktoś do mnie dzwoni. Musisz odebrać Maju. Halo? Ale żeby dać ci tą możliwość, chyba tak, będziemy już może, kończyć? To może tak. Jedzę dwa kilo. Maja nie zamawiał znowu ziemniaków. No i Maja robi teraz zakupy. Będzie też lody kręcone? Tak. No dobrze, nie mogę odbierać. O, to pa. To pa. Pomidorki. Pa, pa. Kraina absurdu. Pa, pa.